Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo gorąco. Jeśli widząc temat filmu czujecie, że będzie dla Was pomocny, będzie mi oczywiście bardzo miło, jeśli dacie łapkę w górę, albo jeśli jesteście tutaj pierwszy raz, zostawicie mi subka. Teraz, kiedy żebro lajki mamy już za sobą, możemy przejść do tematu dzisiejszego filmu. Tym razem troszeczkę o tym, co moim zdaniem jest bardzo pomocne przy leczeniu i radzeniu sobie z bliznami albo potrącikowymi, albo bliznami po różnego rodzaju zabiegach, jakichś urazach, tego typu rzeczach. I tak naprawdę będzie to filmik głównie o jednej rzeczy, ale opowiem też o drugiej, która jest świetnym uzupełnieniem tego naszego dzisiejszego bohatera i też taką bardzo ciekawą opcją dodatkową, która jest niesamowicie skuteczna. Pierwszą rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, jest coś, co jest generalnie bardzo dobrze znane, w pewnym sensie dość popularne, a jednak nie jest tak często stosowane w naszej pielęgnacji. Wydaje mi się, że nawet chyba większość z moich przyjaciółek, która generalnie zna ten patent, nie stosowała go aż tak często, albo nie stosowała go w ogóle. A mowa tutaj o witaminie E. I ponieważ to jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach, zawsze występuje w połączeniu z olejkiem, czy to w formie takich olejków do stosowania na skórę, bardziej kosmetycznych, czy też suplementów. O tym zaraz Wam opowiem. Witamina E jest przede wszystkim bardzo silnym przeciwutleniaczem. Z tego względu jest obecna naprawdę ogromnej ilości wszelkich kosmetyków pielęgnacyjnych, szczególnie na przykład kremów do twarzy. Natomiast bardzo często w składach tam znajduje się na samym końcu, czy też ilości są znikome. A prawdziwa magia zaczyna się dziać wtedy, kiedy stosujemy ją solo. Jeśli chodzi o badania i tego typu dane, to widziałam parę, które potwierdzają jej skuteczność w kwestii przyspieszania leczenia i regeneracji naskórka. Widziałam też takie, które temu przeczyły. Natomiast ja opowiem Wam o moich doświadczeniach, które generalnie też sprowokowały trochę ten filmik i też doświadczeniach i opiniach ludzi, na które trafiłam wykonując research, jeśli chodzi o tą witaminkę już od jakiegoś czasu, bo też leżało to troszkę w sferze moich zainteresowań. A do nagrania tego filmu skłoniła mnie moja własna przygoda i efekty, jakie uzyskałam stosując tą witaminę. To jest taki olej, który zamówiłam z iHerba. I to jest już drugie opakowanie, bo ja stosuję ten produkt tak naprawdę od lat, natomiast nigdy nie byłam aż tak bardzo sumienna i stosowałam go raczej w takich sytuacjach ratunkowych. Natomiast ostatnio przypomniałam sobie o nim po tym, jak udało mi się w dość przykry sposób delikatnie zaciąć w trakcie krojenia warzyw, bo to jest głównie to, czym zajmuję się w ciągu dnia. Ja nie gotuję, ale kroję. I wiecie, czasem zdarza nam się takie zacięcie, o którym wiemy, że będzie się goić parę dni. I najczęściej to są właśnie takie zacięcia w obrębie dłoni. Więc przypomniałam sobie wtedy, że kiedyś na tego typu rzeczy, jakieś zadarte skórki i tak dalej, stosowałam witaminę E i ona mi bardzo pomagała, więc sięgnęłam też do szafeczki i naprawdę już po jednym dniu wiedziałam, że ta ranka goi się o wiele, wiele lepiej i o wiele, wiele szybciej, a na drugi dzień była już naprawdę w niesamowicie świetnym stanie, co generalnie, jeśli chodzi o mnie i takie zacięcia w obrębie dłoni, nieczęsto się zdarza. I powiem Wam, dziewczyny, że witamina E w olejku to jest naprawdę świetny sposób również na to, jeśli zdarzy nam się jakaś niefortunna wizyta u manikurzystki, która być może troszkę za mocno lub zbyt intensywnie wycinała nam skórki albo manipulowała przy nich fryzarką, być może same sobie jakoś tutaj zrobiłyśmy krzywdę. Aplikacja olejku z witaminą E na skórki jest naprawdę genialnym sposobem i tak naprawdę ta witamina występuje najczęściej w połączeniu z olejkiem z krokosza. I to jest olejek, który nie jest najbardziej zapychającym olejkiem na świecie, ale wiadomo, że jeśli mamy skórę trądzikową bardzo podatną na zapychanie przez większość olejków, możemy zwrócić na to uwagę i po prostu obserwować naszą skórę po pierwszych dniach aplikacji i zobaczyć, czy tutaj nic się nie dzieje. Natomiast olejek z krokosza jest takim olejkiem względnie bezpiecznym. I tak samo jak witamina E cudownie działa na
przy gojeniu ranek, tak samo cudownie będzie działała na wszelkie blizny potrądzikowe, będzie delikatnie rozjaśniała przebarwienie, będzie zapobiegać powstawaniu ich. Bardzo wiele dziewczyn stosuje też olejki z witaminą E na rozstępy albo nawet przed ich pojawieniem się, i to też jest bardzo, bardzo fajny sposób. Jeśli chodzi o właśnie takie świeże blizny typu rozstępy, to tutaj też pole do popisu jest spore, że warto włączyć witaminę E w olejku do naszej pielęgnacji. I tak jak mówiłam, witamina E jest takim elementem, który przewija się właściwie w każdym kosmetyku do leczenia blizn, natomiast jej zawartość tam może być różna. I tak jak tutaj widzicie na opakowaniu, to jest mój olejek, który zamawiałam na iHerb. Te ilości są najczęściej podane. Akurat ten olejek to jest też taki olejek, który możemy spożywać i z tego względu tutaj jest to dokładnie określone. Ale możemy wykorzystywać też kapsułki z witaminą E. Ja tutaj mam Solgar, to jest też taka, to jest też jedna rzecz, którą używałam. Tych opcji jest naprawdę mnóstwo, ponieważ generalnie teraz na rynku jest już również u nas bardzo wiele różnych opcji, jeśli chodzi o witaminę E w kroplach. Ja postaram się znaleźć jakieś takie najsensowniejsze i podać Wam w opisie na przykład 3 albo 4. Jeśli nie chcemy stosować takiego olejku solo, możemy dodawać go po prostu do naszych kremów albo no nie wiem, esencji innych elementów pielęgnacji, które stosujemy. I oczywiście zawsze zaczynamy od próby uczuleniowej, ponieważ w przypadku witaminy E stosowanej zewnętrznie i tak jak właściwie w przypadku większości rzeczy oczywiście istnieje ryzyko podrażnienia, natomiast nie jest ono jakieś super duże. Warto to jednak sprawdzić i odhaczyć, zobaczyć jak reaguje nasza skóra, szczególnie jeśli to jest skóra wrażliwa. Natomiast z tego co wiem, bardzo wiele osób opisuje fajne, pozytywne rezultaty przy pielęgnacji skóry naczynkowej, ponieważ generalnie witamina E suplementowana również pomaga w problemach z żylakami na przykład. Co ciekawe, jeśli chodzi o takie stosowanie wewnętrzne, to symptomy niedoboru witaminy E, symptomami niedoboru witaminy E są na przykład suche włosy, sucha skóra, delikatne, suche, łamliwe paznokcie, właśnie problemy z naczyniami krwionośnymi, problemy ze wzrokiem, więc tego jest naprawdę sporo i to jest bardzo ciekawe, natomiast jeśli chodzi o ogół populacji, takie niedobory zdarzają się dość rzadko, najczęściej one występują w momencie, kiedy nasza dieta jest bardzo uboga w tłuszcze, bo też w takich źródłach najczęściej właśnie znajdujemy witaminę E. Całkiem sporo jest jej w oliwie z oliwek, migdałach, tego typu rzeczach. O tym myślę, że warto też wiedzieć, więc jeśli chcemy stosować ją zewnętrznie, to zawsze delikatnie po prostu powolutku zaczynamy i ewentualnie zwiększamy częstotliwość, natomiast faktycznie przy skórze trądzikowej, która ma tendencję do tworzenia jakichś blizn, tego typu rzeczy, to może być naprawdę świetna sprawa i tak jak mówiłam, skórki, paznokci, wszelkie ranki, jakieś zacięcia, to jest naprawdę niesamowita sprawa i ja zawsze u siebie widziałam świetne efekty. Zresztą o tym też możemy dużo poczytać w internecie, wiele osób pod tym względem witaminę E chwali. Ale jeszcze jedną fajną rzeczą, która u nas jest stosunkowo mocna, na to już jest kolejny raz, kiedy Wam ją pokazuję, ponieważ uważam, że jest też świetną opcją, jest MSM, czyli organiczna siarka. I to jest też taka rzecz, którą możemy stosować zewnętrznie w naszej pielęgnacji. Ja mam taką w formie kryształków, natomiast możemy dostać ją też w formie kapsułek albo po prostu takiego bardziej zmienionego proszku. To jest chyba forma, która jest na naszym rynku najbardziej popularna. I niewielką ilość takiego MSM w proszku możemy połączyć z wybranym przez nas kremem, na przykład nie wiem, do twarzy, czy też kremem do ciała, który stosujemy w obrębie blizn albo tych potrądzikowych zmian. I MSM również działa cuda, jeśli chodzi o przyspieszanie gojenia, wzmacnianie tkanki, walkę z bliznami i
Na iHerbie takich kremów z MSM jest parę, z tego co pamiętam, przynajmniej było parę, kiedy ja taki krem kupowałam już jakiś czas temu. Macie też o nim post na blogu, więc możecie sobie go zobaczyć, jeśli jesteście ciekawe. Ale tak jak mówiłam, same możemy wykonać tego typu rzecz. MSM niesamowicie wzmacnia nasze tkanki i możemy też suplementować ten produkt wewnętrznie. Natomiast to się wiąże z paroma utrudnieniami, to jest w ogóle temat na osobny film. Natomiast MSM stosowany zewnętrznie również działa bardzo, bardzo dobrze, więc jeśli jeszcze nie znałyście tego patentu, a macie duży problem z bliznami, na przykład po trądziku, albo jakąś blizną, którą, nie wiem, którą chcecie zmniejszyć, a która jest jeszcze świeża, to MSM jest genialnym pomysłem. Bardzo fajnie działają też wcierki z MSM, ponieważ będą bardzo mocno wzmacniać nasze włosy i będą też pobudzać do wzrostu. Ale to już jest zupełnie inny temat. Ale jestem też bardzo ciekawa, czy macie jakieś doświadczenia z tym produktami, jakie są Wasze doświadczenia z witaminą E. Bardzo fajną witaminę E można też dostać w sklepie z półproduktami, więc wszystkie linki będziecie miały w opisie. Ale jeśli możecie polecić jeszcze coś innego mi albo innym widzkom, będzie mi niesamowicie miło, bo być może coś szczególnie pomogło Wam w Waszej walce z bliznami albo w walce ze zmianami po trądziku. Może coś super przyspieszyło gojenie jakiejś Waszej ranki albo macie ulubione patenty. Koniecznie dajcie znać. Ja się z Wami już dzisiaj żegnam. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i do zobaczenia. Buziaczki!